Właśnie Lovenkrantz jest szybki, dynamiczny, wraca za nim Lennon. Buffel świetnie w biegu między dwóch Celtów. Buffel, gol! Ależ cudownie zrobił to Thomas Buffel. W ostatniej chwili wyleczył się Belk, postawił na niego Alex McLeish i wiedział, co robi. 2-0 dla The Jers. Czy to jest koniec Celtów? Czy grający w dziesiątkę zespół Gordona Strachana jeszcze jest w stanie w tym spotkaniu się podnieść? Popatrzmy. Niby wszystko pod kontrolą. Widzimy pięciu zawodników w biało-zielonych koszulkach. Balde w ogóle wybity z rytmu ze swojej pozycji. Zderzył się jeszcze chyba z Petrowem. Bardzo ładne, trzeba powiedzieć, też wejście Buffela. I wykończenie jeszcze raz, wykończenie całej akcji między nogami Artura Boruta. Piłka uderzona do siatki Celtów i mamy 2-0. To jest bardzo szybkie, niesygnalizowane uderzenie zewnętrzną część.